What? Ta gra znowu to robi, co? Hej, z tej strony Eleven, to jest ponownie Hello Neighbor 2. Ja nie wiem, ja załadowałem dopiero grę, już się, widzicie, poprawiałem się na fotelu i tak dalej, żeby zacząć film i w ogóle... I ta gra mnie teleportuje tam, gdzie powinienem być, ja nie rozumiem. Ja absolutnie nie rozumiem. Ale okej. Skoro tutaj mamy być, to... To tutaj pójdziemy. Okej, czyli ten dom się apparently wiele nie zmienił? Zmienił się, chociaż nie, bo tam jest to miejsce z muzyką. A, o, on ma więcej aktywności faktycznie, gra na pianinie z Kubani. I to go nie zaalertowało wystarczająco. O, to jest ta różnica. Okej, ta muzyka to była, że on był suspicious i się rozglądał. A ta druga to była, że zaczął ścigać chyba. Czy nie? Okej, tu jest jakiś steak, który też trzeba będzie ugasić, żeby komuś tam chyba dać. Zakładam, że psu. Apparently te obrazy wyglądają suspicious od razu. A może jednak nie. Niebieskie lampy przed tym można było przełączać. Tutaj nie wiem, czy to będzie to. Nie wiem, od razu szukam wskazówek, już nie... A, tutaj jest zegarek, może trochę później, poczekaj, daj mi się rozejrzeć, jeszcze nie dzwoń. Powiedziałem, jeszcze nie, pajacu. Literally, pierwsze co dostaję, tak jak wchodzę do tej miejscówki, to jest łopata. Przedtem też dostałem łopatę tam w tamtym, w domu sąsiada. I zastanawiam się, czy to ma jakieś znaczenie, czy mam faktycznie coś odkopać? Bo przedtem coś takiego było i tutaj dostałem drugi raz łopatę i... Nie, raz odkopywałem faktycznie ten safe. Ha. Już nie trzyma klucza, co? Nie będzie tak łatwo. Okej. To już rozumiem, co muszę odkopać. Dobra. Tu mamy kilka targetów. Więc muszę znaleźć gaśnicę. Zakładam, że gaśnicy niekoniecznie muszę szukać tutaj, w tym domu. Mogę ją znaleźć w innym, ale nie chce mi się biegać. Pewnie gdzieś tutaj też będzie. Czy to jest... To jest łódka. What the heck? Tam jest vent. Kinda suspicious, if you ask me. O, tu się można schować, łódka, tak dalej, niebieskie te, dobra. Co mogę zrobić? Naprawdę? Czemu? Co mogę zrobić z łódką? A, on nie... I on mnie nie zauważył. Alright. Jest gaśnica! Lecimy! Dobra, trzeba ugasić stek. Dać psu. Co? Skąd? Czekamy. Następny pójdzie. Okej, może zamiast czekać, po prostu zrobię to. Skoro do to... Dudley, stół skubany, no! Co za ty? Co jest? Długo coś się to gasi. Teraz mogę, dobra. Okej, to chyba nie tak działa. Gdzie on jest? Ej, no nie gadajcie, że on się sklipował przez ziemię, co jest? Nie. Tu jest.
Dobra, ty się zajmij tym. A, to mam dwie łopaty, by the way. Ale żryj! I co dostałem? Berło. Berło zakładam, że muszę dać temu ziomkowi tutaj. I dostaję kielich. I kielich mam dać gdzie? Okej, okay, czyli wszystkie rzeczy, które są w farmie do zrobienia, to przynajmniej upatrzone do zrobienia, to zrobiłem. To jest jakaś spinaczka. Po tych krajtach mogę się przejść, okej. Okay. Tego nie przypominam sobie, żeby było. Tego chodzenia po suficie tego gościa. A? Nic nie widziałeś? Nie mogłeś nic widzieć, bo się skradałem. To jest pierwsza zasada gier skradanko. Ke? Skubany. Wciąż nie wiem, co zrobić z tym kielichem. Tutaj w sekcji jadalnej nic. Tutaj nic. Przebiegnę się na górę, może tym razem to tak szybko nie przyjdzie. I może... A, tu mam poodkładać rzeczy różne. Okej, okay, czyli muszę ich zdobyć dużo, dużo więcej. Jeszcze cztery. Może... Łódka? Mam pokazane te wszystkie trofea, jak wyglądają. No nie wiem, no te trofea muszą być gdzieś porozstawiane po jego domu, po prostu. To jest jedno z nich. I laser. Okej, okay, czyli to ma laser i jest połączony gdzieś tam u góry, czyli dom ma jeszcze jedno piętro. Tutaj się trochę layout zmienił, ta sypialnia wygląda inaczej. To jest podświetlone. Ha. Tutaj muszę dać to koło od steru. Bo są kolory takie same jak na tym sterze. Niebieski tu, czerwony na dole. Czyli so far wypadałoby, żebym znalazł coś na górze. Więc tam się też przejdziemy. Okej. Okay. Aha, to jest dach. Nie jest kolejne piętro, to jest chociaż... Actually... Ale nie, bo to są okna tylko tutaj. Mogę je pewnie wybić, ale... Mam dwie łopaty, mogę spróbować w zasadzie. O, okej. Okay. Mam łom, mam. Dobra. Chcesz ten bezpiecznik? Może wezmę, może się przyda gdzieś indziej. Chciałbym to zostawić, ale to nie ma sensu zbytnio. Przejdę się od razu jeszcze tutaj, zobaczyć co jest z tej strony, bo pewnie... Łom oczywiście. Nie mam miejsca na niego, no wiem. A! To jest po prostu, żeby go wziąć, a nie żeby... Okej. Okej. Czyli u góry to wszystko. Czyli mam kolejny trofeum. Tylko nie wiem, gdzie jest ten ziemuś.
gdzieś na dole. Łopata mi jedna jest niepotrzebna, mogę wziąć to. Okej. Czy to jest... tu? Dwa, czyli zostały jeszcze trzy. Na pewno będzie coś z tymi obrazami. Jestem pewien. Fajnie by było, gdybym z dołu tylko ten łom z powrotem jeszcze. A jest drugi, okej, okay, nie ma problemu. W sensie, z obrazami coś będzie na pewno, bo obrazów w domu tego gościa jest zbyt wiele. Są wszędzie. Okej, okay, czyli dalej coś z tymi płytami jest, że mogę je gdzieś tam zdeployować i koleś sobie zrobi snoozy time. Co? Co? Czy mi się dobrze wydaje, czy ja wepchnąłem te... łopatę w tamten slot dziki i łopata stwierdziła ok. Czy łopata właśnie wpadła po prostu? A, ściel jest głupi. Dobra. Muszę teraz znaleźć to miejsce, w którym on puszcza sobie muzykę. Jest to, ale jest zamknięte. Tak jak się to mam dostać? To nic nie da, okej. Okay. Okej. Oczywiście, wspinaczka wszędzie. A nie, zaraz tutaj byłem? Nie byłem. Nie, ale to nie jest tak daleko tego, gdzie byłem, więc w sumie nie ma sensu na różnicy. Chociaż gdyby tutaj gdzieś było zejście do tej muzycznej tej strefy, to nie powinno się świecić. Mogę sprawić, że przestanie się świecić, chyba. Tak mi się zdaje. O! Jest i kolejny trofeum. Nie wiem, czy ten bezpiecznik mam tu zamienić i wrzucić tamten, co był. Wiedziałem, że on się gdzieś przyda. Czyli mam kolejne trofeum, mam... keypad! Ale... skąd ja mam wziąć kod? To wygląda, jakby coś jakieś miało być tajne przejście. Te obrazy są trzy suspicious. Nie, no nie, na pewno to przejście będzie z tym kołem tutaj. To może na razie to ja pójdę odnieść to. Te są dobrze. Ich już nie można podnieść. Zbyt łatwo. Zbyt łatwo, gościu, z tobą. Dobra, spróbuję zejść na sam dół.
ktoś zazwyczaj siedzi gdzieś. Okej, okay, to jest jakaś kolejna zagadka. Nie wiem, co mają kolory do nut. Ouu, mam to zagrać, dobra, okej. I to mi też prawdopodobnie da jakieś trofeum. I będzie mi brakować jednego ostatniego. Not bad, not bad. Dobra, gość idzie na górę. Dobry news dla mnie. Żółty, czerwony, zielony, niebieski. W tej kolejności. A, czyli po prostu otwiera mi to miejsce. On tu pewnie idzie. Ja się schowam. Okej, disco bolo się nie spodziewałem. O, bo tam cały sufit opada. Mój lód! Mój lód, siomuś. Nie, I can't believe you've done this. Okej. Ale to tutaj byłem. Nie, nie byłem, bo to jest inne miejsce. Okej, bo tu jest ta farba, tu jest jedno trofeum po prostu luźne. What? Okej, za free? I ta łódka. Gdzie ja mogę dać tę łódkę, żeby... Osiem, sześć, dziewięć, jeden. Too easy trochę? Nie no, nie narzekam. Zagadki są dobrze wyjaśnione, a wciąż to są zagadki, nie? Ale trochę coś szybko poszło. Osiem, sześć, dziewięć, jeden. Sobie teraz trofea sprawdza. Teraz sprawdzę save. 8 8 6 9 1. Mam obydwa trofea, które są potrzebne. Zaraz je tam odniosę. I chyba gościu będzie cracked. Przynajmniej jego sekret. Cracked. Jasne. Dawaj to. On musi wyjść z tego pokoju, zejść na dół i mamy drogę wolną. All too easy. Okej. A, miałem je z razem ze sobą złączyć, okej, dobra. I klucz. Yeah. Czyli to wszystko zakładam. Guess. To ten klucz wiem, gdzie pasuje. Więc pora wybrać się z powrotem do domu sąsiada. Poza tym domem został nam jeden ostatni. I guess jedna ostatnia część zagadek związanych z domem sąsiada. O ile się nie mylę. Na to wygląda. Lubię, że jak się idzie do domu sąsiada, faktycznie zaczyna się robić noc.
Faktycznie, jak teraz już wiem, że trzeba tu iść, to to robi trochę sens. I jakby fajne są te przejścia. Ale to teleportowanie między miejscami dalej jest giga confusing, jak się ładuje save'a. Nie wiem, gdzie on jest. To może być problem. O, przeskoczyłem trzeszczące segmenty. Tam był ten klucz potrzebny. Gdzieś tutaj. Yep. Czy tu trzeba coś na tę rękę dać, czy można się tam to wspiąć po prostu? Klucz. A to co? To jest wszystko, co będzie tu potrzebne. O nie, tu trzeba jakieś książki dać albo świeczki. Okej. Ale dostałem klucz, żeby otworzyć nowe części lokacji tutaj. I żeby mieć więcej pola do popisu. Więc było jeszcze jedno miejsce, które mogę otworzyć tym kluczem. Ta krata na dole, ale to nie będzie mi potrzebny na razie. Dobra, więc potrzebuję... A, tą książkę. To nie wszystko? Nie, bo to się na pewno... Prawie na pewno to się rusza. Okej. Okay. Odkliknąć wszystkie te książki i... Coś jeszcze? Któraś? Coś? Domyślam się, że to nie chodzi o to, że mają być w konkretnej kolejności, tylko że jakiejś jeszcze brakuje? Nie. Nie sądzę, że jakiejś brakuje. Może chodzi o kolejność i te świeczki pokazują, która ma być... Która? Może jakaś podpowiedź będzie w tym miejscu, który też jest zamknięty za tym kluczem. On tu śpi skubany. No miałoby to sens trochę. To się w końcu są połączone. Oczywiście, że go to obudziło. Ja pizgam. A nie, bo to jest to samo miejsce. O! O! Tego nie widziałem. Shit. Ja taką szafę gdzieś już widziałem. Most likely było to tutaj. I zastanawiam się, czy ułożenie tych książek ma jakiś sens też, nie. O, stary wstał. My. To już wszystko zrobiłem. O! Antenna. Kurde, no wiem, że na górze była ta antena do ustawienia, ale to będzie giga triki, żeby ją ustawić, jak telewizor ma tych kilka stages swoich i anteny też.
W sensie anteny wiem, że można było przemieszczać góra, dół, boki i tak dalej. Były dwie, więc kombinacji trochę będzie, zanim ja ustawię ten telewizor i trzeba będzie biegać tutaj z powrotem, wspinać się i w ogóle, także... Oh my god. Chyba, że będzie słychać ten telewizor. To wtedy to będzie bardziej manageable. Dobrze, obiadam do góry. Ognisko, kwiatek, planety. Czyli te trzy w tej kolejności i nic więcej? Tylko które to było ognisko? To jest ogień, kwiatek, planeta. Mamy i łeb misia. Dobra. To jeszcze głowa ryby. Dobra, ale tamta zagadka jest już zamknięta. To jest zagarnięte. Chyba, że tam w górze jeszcze jest. Zaczyna mi brakować rzeczy, których nie dokończyłem. Co ja zrobiłem? Brakuje mi tylko tej głowy ryby. Skąd ja mogę ogarnąć łeb ryby? No, głowa niedźwiedzia pochodziła z tego pokoju. Głowa dzika, nie jestem pewien, ale mogła pochodzić z tej strony. Drugiej. Quite possibly tak było. Więc głowa ryby musi pochodzić gdzieś. God damn it, rozwaliłem? Are you fucking kidding me? Miałem właśnie mówić, że rozwaliłem zagadkę z tym, z tym tam domem, z tego gościa w, nie wiem ile, 20 minut? Easy peasy. Bo przedtem to mi trochę schodziło, a gdzie ja idę? Przedtem mi trochę schodziło z tym. A teraz się męczyłem przez kolejne absolutnie 40 minut z resztą zagadki i szukałem tej głowy tyle czasu i akurat jak chciałem o tym powiedzieć, to literalnie się na nią natknąłem, marząc po całym domu. Actually XD. So what? To jest już finalny segment gry? Czy to jest końcówka? Czy to jest koniec? To będzie koniec gry? Będę absolutnie zawiedziony. To nie jest koniec gry. To nie jest koniec gry. Okej. Już przez ułamek sekundy się bałem, że to będzie końcówka i że to będzie the ending, rolling credits i tak dalej. Ale jest nadzieja jeszcze. Okej. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Tak jak zawsze, trzymajcie się. See ya next time. Zobaczymy się w następnym odcinku z zakończeniem. Mam nadzieję, że nie zostawię 5 minut odcinka na kolejny odcinek. Jeżeli tak będzie, to po prostu go wstawię tu w ten film. To by było trochę słabe, nie? Ale by było trochę słabe.